Wrocław dla Jezusa. Zapraszam. Dziękuję. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jestem trochę stremowany, ponieważ jestem tutaj po raz pierwszy. A zawsze gdzieś, gdzie jestem po raz pierwszy, jeszcze się nie znamy, to zawsze tak wtedy, jak jechałem dzisiaj samochodem, to mówię tak, nie no Adam, pamiętaj, to są chrześcijanie, oni muszą cię kochać. Oni nie mają wyboru, oni muszą cię kochać. Więc cieszę się, że jestem w dobrym miejscu, w miejscu, w którym jestem kochany. Bardzo dziękuję. A tak notabene, czy jest ktoś tutaj jeszcze po raz pierwszy? Ja jestem. A ktoś jeszcze jest? Może tak? O, witajcie serdecznie. Musimy się jakoś trzymać dzisiaj razem, bo musimy to wspólnie jakoś przeżyć. Zgadza się? Super, fajnie, że jesteście. Kochani, więc mam na imię Adam, nazwisko Piątkowski. Wraz z żoną Agnieszką prowadzimy kościół od 29 lat we Wrocławiu. Nazywa się Wrocław dla Jezusa, ale prócz tego, że prowadzimy kościół, to również mamy wspaniałą rodzinę. Mam trójkę dzieci, dwóch synów, wszyscy są już dorośli, dwóch synów, córkę. Mój najstarszy syn, jakieś 6 chyba, czy 7 lat temu, pobrał się, ożenił się i dał nam już wspaniałą wnuczkę. Mamy 4-letnią wnuczkę, druga jest już w drodze. Więc całkiem fajnie się rozwija, całkiem fajnie się dzieje. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwą rodziną. Moja żona dzisiaj ze mną nie mogła być, ponieważ prowadzi dzisiaj kościół we Wrocławiu. I pozdrowienia oczywiście przysyłam od mojej żony, kościoła i wszystkich, którzy są z Wrocławia. Bardzo dziękuję pastorom też. Dzięki serdeczne. Dziękuję za zaproszenie, że mogłem się tutaj dzisiaj być z wami. I też cieszę się z tego faktu, że patrzę na was i widzę, że twarze są uśmiechnięte. Bo to jest naprawdę niesamowity znak i obraz Kościoła. Kiedy przychodzisz do Kościoła i widzisz, patrzysz na ludzi, a oni są uśmiechnięci. I to w niedzielę, rozumiecie? To jest naprawdę niesamowite. Dlatego, że w niedzielę często, nie wiem jak tutaj, pewnie tu jest inaczej, my tam we Wrocławiu różnie mamy, więc w niedzielę często ludzie są trochę z nastawieniem sanatoryjnym, czyli przychodzą do kościoła jak do sanatorium, bo potrzebują dzisiaj wzmocnienia, ale widzę, że tutaj większa z was część przyszła świętować. Świętować Jezusa Chrystusa, tego, który żyje, który króluje i który ma władzę. Amen? Czasami się wejdzie do jakiegoś kościoła i patrzysz na twarze i myślisz tak, czy oni pamiętają, że są zbawieni na wieki, że nie dostaną to, na co zasłużyliśmy, ale dostaniemy to, na co nie zasłużyliśmy, na zbawienie i życie w Bogu. To jest coś fantastycznego. Bóg jest dobry, cały czas kocha, cały czas jest na tronie i wszystko ma pod swoją kontrolą. Amen. Słuchajcie, chciałbym podzielić się dzisiaj słowem, które brzmi: Kościół to dom. Kościół jest domem. Kościół jest domem, jest jako dom. On jest tym, co jest. Słuchajcie, dlaczego to chcę powiedzieć? Dlatego, że nam się czasami wydaje, że Kościół to jest jakaś grupa ludzi, która się przyznała tylko do Jezusa, albo podąża za Jezusem, albo idzie za Jezusem. Pozwólcie, że zacznę od takiego fragmentu bardzo znanego, bardzo ciekawego, z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału. To jest moment, w którym Jezus jest właśnie w takim piku swojej służby. Naprawdę zrobił już niesamowite rzeczy. Tłumy za Nim podążają, tysiące ludzi za Nim podąża. Nawet nie patrzą na to, czy mają co jeść, czy mają co pić, ale biegną czy na pustynię, gdziekolwiek, byle być tam, gdzie jest Jezus. Więc cała masa ludzi podąża za Jezusem. I w pewnym momencie, takiej przerwy, chwili odpocznienia, Jezus jest ze swoimi najbliższymi uczniami na osobności i zadaje im pytanie. I pozwólcie, że przeczytam to od 13 do 19 wersetu. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej i pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni jedni rzekli, że za Baptystę. Inni za zielonoświątkowca, a jeszcze inni za uświęceniowca,
albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To jest niesamowity fragment. Powiem wam, ja często do niego wracam, dlatego że właśnie mamy tutaj takie niesamowite wydarzenie. Jezus usługuje, usłużba, która jest naprawdę wyjątkowa. Ludzie zaczynają za nim podążać, tłumy. On uzdrawia chorych, on wskrzesza umarłych, on karmi głodnych, on rozmnaża chleb, dokonuje cudów, znaków, robi przeróżne rzeczy. Generalnie jestem pewny, że większość z nas nazwałaby to, że się właśnie przyszło przebudzenie. Właśnie jesteśmy w samym środku przebudzenia i duchowego poruszenia i w końcu jest to, na co wszyscy czekamy, czekaliśmy i jesteśmy. Ale niesamowita historia jest taka, że można iść, być tłum zgromadzony wokół Jezusa, tak jakby w tej sytuacji, jest tłum zgromadzony wokół Jezusa i nadal jeszcze nie ma Kościoła. I nadal jeszcze nie ma Kościoła. Bo okazuje się, że w tamtych czasach była sytuacja, w której można iść za Jezusem, ale nie do końca wiedzieć, za kim się idzie. Można być pod wrażeniem tego wszystkiego, co się dzieje w Jezusie. Można znać Jego imię, można wiedzieć, kim On, jak On wygląda, można doświadczać Jego cudów, można doświadczać Jego znaku, ale nadal nie wiemy, za kim podążamy. Tak było w tamtym czasie. Dlatego, kiedy zadał pytanie, a za kogo mnie uważają ludzie, to jest bardzo kluczowe pytanie, kim Jezus Chrystus jest w naszym życiu. I nagle się okazuje, że tak, że przyjmują pewne obszary z Jego usługi, przyjmują pewne Jego doświadczenie, ale każdy troszeczkę w inny sposób, bo każdy bierze to, co w jakimś sensie Jego dotyka, Jego porusza. Jest w takim obszarze, że moglibyśmy nazwać, że Jezus jest moim pocieszycielem, a ktoś powie, a Jezus jest moim uzdrowicielem, a inny ktoś powie, a Jezus jest moim zaopatrzeniem. I moglibyśmy wiele, wiele rzeczy mówić i jakby wyciągnąć z tego obszaru takiego bycia, życia chrześcijańskiego z Bogiem, ale nadal nie być jeszcze Kościołem. Dlaczego? Dlatego, że Kościół musi być wybudowany intencjonalnie, nie tylko i wyłącznie przez to, że się zgromadzimy wokół, ale że zaczynamy budować wokół. Pozwólcie, że wam powiem, pewnie znacie słowo hebrajskie kahal, zgromadzenie, od tego słowa pochodzi słowo greckie eklezja. I z tego słowa greckiego eklezja my tłumaczymy to na polski Kościół. I ten słowo kahal, eklezja, kościół, to jest dosłownie zgromadzenie wybranych. Tych, którzy się wybrali Boga, Bóg wybrał nas i my się wokół Niego zgromadzamy. I to jest niezwykle ważna rzecz. Każdej niedzieli się gromadzimy wokół. Dzisiaj tutaj mieliśmy właśnie uwielbienie. Wspaniale byliśmy prowadzeni w uwielbieniu. Myśmy się gromadzali. Widzę, że bardzo podobnie trochę jak i u nas, że się zgromadzamy przez czas uwielbienia prawie cały. To jest właśnie ten wymiar Kościoła. Zgromadzamy się. Więc on jest niezwykle ważny, więc uwielbienie jest bardzo ważne. I w tym momencie mówimy, jesteśmy Kościołem. Ale to nie jest wystarczający element. To nie jest niewłaściwy element, to jest tylko niewystarczający element, a ten niewystarczający element, on łączy się w takim jeszcze słowie, które się nazywa koinonia. Greckie słowo koinonia mówi coś więcej. Nie mówi już tylko o zgromadzeniu, ale mówi o połączeniu. A właściwie mówi o pewnym rodzaju zasadzeniu wspólnym, razem, pewnej wspólnej podróży, którą potrzebujemy rozpocząć.
Więc kiedy Piotr powiedział, się wychylił, tam, wiecie, pytanie jest trudne, za kogo wy mnie uważacie? To nie jest łatwe pytanie, tam za bardzo się nikt nie wychylał. Piotr, który zawsze się wychylał, wychylił się. I powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I to objawienie, które miał Piotr, to stało się tak naprawdę tą skałą, tym fundamentem, na czym Kościół mógł być rozpoczęty budować. Jezus mówi, ja zbuduję mój Kościół. Czyli z jednej strony mówi, zbuduję mój Kościół, ale z drugiej strony w liście do Efezjan Paweł tłumaczy, że jak Jezus buduje Kościół? Że Kościół buduje siebie samo w miłości, przez połączenia, stawy zasilające, wzajemnie się zasilające. Więc to nie jest ani tak, że tylko Jezus buduje Kościół, to nie jest ani tak, że tylko my budujemy Kościół, a Jezus już nie buduje. To jest tak, że to Jezus, my wszyscy intencjonalnie budujemy Kościół. Amen. I teraz pozwólcie, że przeczytam kilka takich fajnych myśli, które są ciekawe, myślę, dla każdego z nas, niezależnie gdzie żyjemy. I są takie pytania, które można sobie postawić. Pierwsze z nich to jest takie. Jak stać się prawdziwie szczęśliwym? Jak stać się prawdziwie szczęśliwym? To było od dziecka moje marzenie. Ja dzisiaj jestem narodzonym na nowo chrześcijaninem tylko dlatego, że od 6 roku mojego życia powiedziałem sobie, ja to będę człowiekiem szczęśliwym. I tak szukałem, że w końcu znalazłem. I się z tego bardzo cieszę. Drugie pytanie, jak utrzymać gorliwość? Jak utrzymać ogień? Jak utrzymać tą pasję, którą mieliśmy na samym początku? Poza tym, jak posiąść życie? Albo takie pytanie, jak stać się niezachwianym? Albo jak pozostać w prawdzie? Inne pytanie, jak przynosić dobry owoc do późnej starości? Czyli okazuje się, że można przynieść owoc, nawet po wielu, wielu latach nadal przynosić owoce i nadal być pełnym ognia, pełnym radości, pełnym gorliwości, pełnym życia. Nawet w jednym momencie Biblia to się tak rozpędza, że powiedziała, że ci starcy wyskoczą. Jak tak jest powiedziane, nie wiem, zależy pewnie od tłumaczenia, jak tuczone cielaki, bo będą pełne życia, bo to jest jakby w Bogu, który jest, tak? Więc jak to zrobić? I jak pozostać świeżym i pełnym siły? To są takie ważne pytania. Bo wiecie, nie chodziło o to, że myśmy się narodzili na nowo, jeden 5 lat temu, drugi 25 lat temu. I teraz mamy ten bilet i teraz musimy ten bilet byle, najlepiej sobie zrobić zdjęcie, bo może wyblaknąć i sobie zachować w galerii, ale i pamiętać o tym, że pójdziemy do nieba, jak ten cały mozuł się skończy, to w końcu pójdziemy do nieba. Ale wiecie, Jezus powiedział tak, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Znaczy, On chce, żebyśmy mieli Jego żywot, słowo zoe oznacza Boży rodzaj życia. On chce, żebyśmy go mieli w każdym naszym dniu, codziennym dniu. Nie tylko nawet w niedzielę, ale w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i again, niedzielę. Bo on chce, żebyśmy cały czas doświadczali Jego obecności, Jego radości, Jego wolności. To wszystko jest. Więc jak to się może stać? Otóż pozwólcie, że przeczytam kilka wersetów, które mogą odpowiedzieć lub nasunąć małą odpowiedź na to. Pierwszy to jest Psalm 84:5. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Słowo błogosławieni to jest to samo słowo, co szczęśliwi. Więc pytanie, jak stać się szczęśliwym? No szczęśliwi ci, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Psalm 69:10 mówi tak. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. 1 Tymoteusza 3:14-15 powiada w ten sposób. Pisze do Ciebie w nadziei, Paweł do Tymoteusza, pisze do Ciebie w nadziei, że rychło przybędę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować gdzie? W domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. W domu Bożym, czyli Kościół to nie, wiecie, chcę, żebyśmy to zrozumieli. Kościół jest domem Bożym.
On jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Więc to nie jest tylko miejsce, do którego chcemy przyjść i zaraz wyjść. To jest miejsce, w którym realnie żyjemy. Realnie funkcjonujemy. To jest ta przestrzeń, to jest mój dom, to jest moja rodzina. Ja dzisiaj poznaję nową część rodziny, ale rodziny. Czyli ja nie przyszedłem do jakiegoś, przepraszam, to powiem, kościoła zielonoświątkowego, denominacji takiej czy takiej czy takiej. Jak przyszedłem do domu jako kuzyn z innego domu. Mamy może inne kultury w naszych domach, ale my jesteśmy domami. Kiedy tu siedzimy, tu są rodziny, wychodził Jasiu, tak? Wyszedł, dzisiaj ma urodziny, 100 lat, niechaj żyje. W ogóle jak wyszło te osoby z kwietnia, to tak ja sobie policzyłem, tu się dobrze żyje w wakacje, tak myślę. Sierpień to jest taki owocny miesiąc. Więc gratuluję, umiecie odpoczywać. Ale chcę powiedzieć, że to jest dom. I każdy dom, każdy kościół ma swoje rodziny i te rodziny mają przeróżne kultury, ale kiedy się schodzimy razem, kiedy jesteśmy, my łączymy się w tą jedną i tworzymy tą jedną kulturę, która przyciąga. Kościół lokalny to jest kultura, która przyciąga. I teraz popatrzcie. Psalm 92, 14-15 mówi tak. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są w pełni siły i świeżości. To jest przepiękny fragment. Popatrzcie, przeczytajmy go nie jako zachętę tylko, ale jako prawdę. Taką prawdę. Bóg mówi tak. Zasadzeni w domu, tu każde słowo jest ważne. Słowo zasadzeni, nie przychodzący do kościoła. Zasadzeni teraz gdzie? W domu. W domu, którym głową rodziny jest Pan. W domu pańskim okazuje się, że to miejsce, zasadzenie w takim miejscu przynosi efekt w postaci wzrastania, rośnięcia. My rośniemy w tych miejscach, w tej przestrzeni domu. Bóg, my nie jesteśmy powołani, żebyśmy tylko, wiecie, przyszli do Jezusa i teraz jestem ja, Bóg i kosmos i mamy tak zwane chrześcijaństwo kwiatu lotosu. My jesteśmy powołani do tego, żeby kiedy my wchodzimy w relację z Chrystusem, my natychmiast wchodzimy w relację z Jego Kościołem. Jezus i Kościół nie są rozłączni. Nie ma nic takiego, nie istnieje nic takiego, jak życie tak zwanym kościołem kosmicznym, uniwersalnym. Jesteś w kościele tylko wtedy, kiedy jesteś w kościele lokalnym. Amen. Tylko wtedy, kiedy jesteś połączony w domu, konkretnym lokalnym domu, z konkretnymi twarzami, z konkretnymi tymi różkami po bokach, kiedy to się jedno o drugie zaczyna trzeć. Wiecie, te iskry są niezwykle ważne. Bez tych iskier nie ma ognia Bożego. One muszą być. My jesteśmy, wiecie, popatrzcie na siebie, różni tu są ludzie. Starzy, młodzi, jedni bardziej zamożni, inni mniej zamożni. Nikt siebie z was nie wybrał. Nikt nie wybrał siebie. Tak zostaliście połączeni. Jedni dużo mówią, inni nic nie mówią. Jedni głupoty mówią, drudzy mądrze rzeczy mówią. Właściwie nie powinno się tu nic pracować, ani nic działać. A ja wam powiem, witaj w Kościele. Najlepszym miejscem przygotowanym dla ciebie, abyś mógł wzrastać, rozwijać się i w starości przynosić owoc. Bo to jest te twoje powołanie. Więc to jest fantastyczne miejsce. Kościół, to jest fantastyczne miejsce. Amen. Halleluja. Cieszę się, że się podekscytowaliście razem ze mną. Więc istota, która jest, to co przed nami, co jest wyzwaniem dla każdego z nas, to taka transformacja. Transformacja, którą ja nazwałem z domu, mentalna transformacja z takiego myślenia, że to jest jego dom, do myślenia, że to jest mój dom. Że to nie jest tylko jego dom, w którym ja jestem, przychodzę, ale to jest również mój dom. Ta transformacja jest najważniejsza, największa, najistotniejsza. Wiecie, jest w Polsce
największa denominacja. Wiecie, jaka jest największa denominacja w Polsce? Ktoś wie? Katolicka. Największa denominacja w Polsce, która dzisiaj jest, to jest wierzący niepraktykujący. To jest największa denominacja, która dzisiaj jest. Czyli ja mam wiarę, ale ja nie praktykuję. Mam takie przekonanie duchowe, moja praktyka polega na tym, że Duch Święty mi mówi, gdzie ja dzisiaj pójdę. I idę w miejsce, które Duch Święty mówi. Wiecie, akurat we Wrocławiu mamy taką sytuację, że mamy trochę tych kościołów, więc zawsze mamy tych takich tych duchowych rozpoznawaczy, gdzie pójdę. I wiecie, i zawsze przychodzą i mówię, jak Duch Święty jest niesamowity, bo to słowo pastorze było dla mnie. Ja mówię, o, wspaniale, ale ja ci coś powiem. Wszędzie, jeśli pójdziesz do kościoła, który jest żywy, jeśli pójdziesz do kościoła, w którym Duch Święty pracuje, to zawsze będzie słowo dla ciebie. Ale ty nie będziesz miał zmiany przez chodzenie po różnych miejscach, ty będziesz miał zmianę i wzrost przez zasadzenie w domu pańskim i wtedy w starości nawet przyniesiesz owoc. Halleluja. Tam powtórzę, może będzie, słuchajcie, nawet w starości przyniesiecie owoc. Halleluja. Słuchajcie, diabeł chce zneutralizować wierzących, a właściwie chce jakby zneutralizować Kościół. Więc czym jest Kościół? Czym zatem jest Kościół lokalny? Czym jest charyzma albo czym jest WD od Wrocław dla Jezusa z Wrocławia? Co to jest? Po pierwsze, mogę powiedzieć, ja akurat z mojego miejsca, gdzie ja jestem, to na pewno nie jest budynek. Przez 29 lat nie mamy budynku. Nie mamy budynku, wynajmujemy przeróżne miejsca, jesteśmy w ciągłym eksodusie. I okazuje się, że można być kościołem nie mając budynku. My mamy w tej chwili 500 członków kościoła, tak? I nie mamy budynku. Okazuje się, że kościół nie budynek, chociaż powiem wam już od razu. Dostaliśmy ziemię i budujemy. Chcemy wybudować duży budynek. Więc to jest potrzebne narzędzie. Chcemy mieć takie narzędzie. Jest ważne. Ale to nie jest Kościół. To jest narzędzie. Amen? Więc Kościół to na pewno nie budynek. Więc czym to jest? To coś więcej. Nawet tłum to jeszcze nie jest Kościół. Wiecie, ludzie, którzy byli tłumnie zgromadzeni wokół Jezusa, słyszeliśmy, to nie jest Kościół. Nawet zgromadzeni ludzie to jeszcze nie Kościół. Kościół pojawia się wtedy, kiedy jest zgromadzony lud. Lud, to słowo lud jest odmienne od tłumu tym, że lud jest w przymierzu. W przymierzu z Bogiem, ale też ze sobą nawzajem. To jest współzależność. My jesteśmy częścią ciała. Nie każdy jest nogą, nie każdy jest głową, nie każdy, nie, głową już na pewno nie, ale nie każdy jest okiem, nie każdy jest uchem, nie każdy jest ręką. Jesteśmy umiejscowieni w ciele. W związku z tym Kościół, pozwólcie, że taką definicję przeczytam. Kościół to ludzie połączeni przymierzem w wypełnianiu woli Bożej, i teraz uwaga, wyrażonej wizji lokalnego Kościoła. Czyli Kościół to są ludzie połączeni przymierzem, nie zapisani tylko. Nie chodzi o certyfikaty, które dajemy. To jest tak naprawdę taka radość z naszej strony, że możemy to potwierdzić. Ale Kościół to jest połączony lud w przymierzu wokół wizji woli Bożej, wypełnienia woli Bożej. Ale nie takiej, którą ja sobie dzisiaj... A to dzisiaj to, jutro to, tylko woli Bożej wyrażonej w wizji lokalnego Kościoła. Dlatego ja się łączę nie tylko z Kościołem jako zgromadzeniem, ale łączę się z wizją tego Kościoła, łączę się z pastorem, łączę się z przywództwem, łączę się z całą służbą Kościoła po to, żeby to wzmacniać. Halleluja! Po to jestem z tym połączonym. I dlatego chciałbym pokazać wam, jak się zaczął Kościół. Zacznę jeszcze taki fragment, przeczytam z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału 36 do 42. Znamy go wszyscy, więc właściwie tylko taka szybka powtórka. Ale posłuchajcie.
Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, to Piotr mówi, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra, pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ile ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się wśród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo, teraz to się dzieje, tak, wiemy, co się stało do tej pory, zgłoszona Ewangelia, ludzie mówią, co mamy teraz zrobić, Piotr mówi, no, upamiętajcie się, teraz dajcie się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa, otrzymacie chrzest Duchem Świętym, darze Ducha Świętego, no jest to dla was obietnica i teraz ty wszyscy, którzy to przeszli, ten proces, przyjęli słowo i zostali ochrzczeni, i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz i oni wszyscy wiedzieli, że to nie jest wystarczające. Nie jest wystarczające. Więc co jest? Jak to? No przecież przyjąłem Jezusa, ochrzciłem, zostałem ochrzczony w wodzie, zostałem ochrzczony Duchem Świętym i ty mówisz mi, że nie jest wystarczające? No nie, ja mówię tylko to, że ci tam wiedzieli, że to nie jest wystarczające, bo zrobili kolejny krok, który brzmi w ten sposób. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Chcę wam powiedzieć, że ten 42 werset, myśmy z Kościołem na cały tydzień po dwa nauczania rozprawiali się tym wersetem, co on oznacza. Ale nie mamy na to przestrzeni czasu. Ja pozwolę sobie zająć najważniejszym słowem, które jest w tym wersecie. I trwali w nauce apostolskiej, i teraz uwaga, i trwali we wspólnocie, i trwali w łamaniu chleba, i trwali w modlitwach. Czy widzicie, że to słowo na początku, ono dotyczy się każdego tego obszaru? To nie jest trwali w nauce apostolskiej, a już we wspólnocie po prostu. Tylko ta siła tego słowa trwali, ona jest przy każdym z tych obszarów, które reprezentuje Kościół, które reprezentuje wspólnota, którą potrzebowali, kiedy się nawrócili, kiedy przyszli do Boga. I teraz słowo trwali, to jest niesamowite. To słowo trwali, to wiecie, kiedy my po polsku słyszymy trwać, to jakoś, no przetrwać to, nie? Ci apostołowie gadają, przetrwajmy to jakoś. A, nauczają i przetrwajmy to jakoś. Przetrwajmy tą wspólnotę. Przestawajmy to wszystko. Jeśli dotrwamy do końca, Pan Jezus przyjdzie, zrobi ten Armagedon i nas w końcu uratuje, nie? Taka gdzieś mentalność, czasami mamy taką nie tu pewnie to u nas tam we Wrocławiu, że trochę tak jakbyśmy jako chrześcijanie, że tak już było, jest źle, będzie jeszcze gorzej. Właściwie się czujemy, jakby nas tak już spuszczono w wodzie, już się ta woda wkręci, już tam zaraz spadniemy, ale w ostatniej chwili ręka niebios przyjdzie i wyciągnie nas, uratuje od tego całego dziwnego świata. Ale chcę wam powiedzieć, że Królestwo Boże nadchodzi. Że Królestwo Boże rozrasta się, wzrasta. I że Jezus, który jest głową Kościoła, nie przyjdzie po mały Kościół, bo jest wielką głową. Nie ma wielkiej głowy i małe ciało. Ciało jest wprost proporcjonalne do głowy. I my jesteśmy przygotowywani, aby stać się wielcy na tyle, aby głowa mogła do nas pasować. I dlatego... Alleluja. Więc co oznacza to słowo trwali? Nie wiem, czy zaryzykować i spróbować powiedzieć, jak brzmi ono po grecku. No to zaryzykuję. I proszę o wybaczenie. Proskarterountes. Pewnie zapamiętaliście, nie? Ale pozwólcie, że przeczytam, co oznacza to słowo. Przylgnąć jeden do drugiego, być jego zwolennikiem, być mu oddanym lub stałym dla kogoś. Być niezachwianie uważnym i nieustannie troszczyć się o rzeczy. Kontynuować cały czas w jakimś miejscu. I to teraz moje ulubione. Wytrwać i nie zemdleć. Pobudzać się nawzajem w sobie odwagę. Być w ciągłej gotowości, w
wspólnie wyczekiwać, kontynuować natychmiast, kontynuować niezłomnie, uczęszczać nieustannie, o to jest niesamowite, dawać siebie nieustannie. Teraz pomyślcie o tym przez chwilę. Oni się narodzili na nowo, nawrócili i ci wszyscy, którzy się nawrócili, oni przylgnęli do siebie jeden do drugiego. Stali się swoimi wzajemnymi zwolennikami. Byli oddani i stali dla siebie nawzajem. Byli niezachwianie uważni na potrzeby i sytuacje każdej osoby. Oni dalej cały czas kontynuowali, troszczyli się nieustannie. Trwali ze sobą, nawet było trudno i nie mdleli. Ale również pobudzali nawzajem odwagę w sobie. Wow, zobaczcie, co to jest za miejsce. Są w ciągłej gotowości. Są cały czas w wyczekiwaniu, cały czas w nadziei. Razem. Jestem twoim zwolennikiem. Jestem twoim kibicem. Jestem twoim fanem. I wiecie co? Powiem wam. W moim domu, moim rodzinnym domu, z moją żoną, z moimi dziećmi, ja to doświadczam. Naprawdę myśmy do siebie przylgnęli. Moje dzieci do nas przylgnęły. My jesteśmy fanami siebie nawzajem. Mój syn gra profesjonalnie w futbol amerykański. My jeździmy za granicę na te mecze. Kupiliśmy sobie szaliki, bluzy, czapeczki. Jesteśmy fanem mojego syna. Jestem fanem mojego syna. Chcę go wzmacniać, wspierać nie tylko w jego modlitwie, ale chcę go wspierać i wzmacniać w jego grze w futbolu amerykańskim. Kiedy czasem zerwie krzyżowy tam w kolanie albo operację ręki będzie musiał mieć, bo to jest bardzo kontynuujny sport, ale ja nadal go wspieram, nadal z nim jestem, nadal jestem przy nim, przy mojej córce, przy moim synu, przy mojej żonie. Jesteśmy fanami siebie, kochamy być sobą, lubimy dom. I marzy mi się, żeby tak było w Kościele. Bo Kościół to nie jest tylko dom pański, to jest nasz dom. Nasz dom. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, co się zacznie dziać z Kościołem, który przylgnie do siebie? Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała reakcja świata na przylgnięty do siebie, wzmacniający, wspierający się Kościół? Jeśli tak macie, to chwała Bogu. My to we Wrocławiu musimy nad tym popracować jeszcze. Ale wam zazdroszczę. Natomiast chcę powiedzieć, że jeśli myślimy o tym, żeby zdobyć ten świat, to my potrzebujemy, aby Kościół lokalny był naszą miłością. Był naszym miejscem spełnienia, naszym miejscem, które się nazywa domem. Halleluja. Więc chcę powiedzieć o trzech obszarach takich. Właściwie już zacząłem o jednym. To jest połączenie. Połączenie. Co to znaczy być zasadzonym w domu pańskim? To trzeba się połączyć. I kiedy właśnie mówimy o tym trwaniu, przylgnięciu do siebie, to o tym jest mowa. O połączeniu, o poświęceniu, o tym, że ja się łączę z tym miejscem. Ja jestem dumny z tego miejsca. Chcę wam powiedzieć, że jestem dumny z WDJ-u. Ja kocham mój Kościół, kocham to miejsce. I wiecie co, wiele ludzi mówi, że kocha to miejsce, dlatego że się odkrywa, że to jest dom. I mimo, że nas jest dużo, wiecie, to okazuje się, że można zachować ten wymiar koinonii, czyli tego odczucia wspólnoty. Bo wspólnota, wiecie co to jest słowo wspólnota? Wiecie, co oznacza słowo koinonia dosłownie? Dosłownie ono oznacza, to jest niesamowite, że ja coś biorę od siebie, aby przynieść i rozdać w zgromadzeniu. To jest niesamowite. Czyli wspólnota nie jest takie, że złapaliśmy się za ręce, dreszcze poleciały i mamy kumbaja. Tylko wspólnota to jest tak, idę i teraz biorę jakąś część swojego życia. Nie wiem, co to może być. To może być moje zwycięstwo tego tygodnia. To może być jakaś godzina pracy w moim tygodniu, czyli z tym przygotowuję ofiarę. To może być, nie wiem, jakieś poczucie, że dzisiaj chcę kogoś zachęcić, przyniosę to, spróbuję znaleźć najsmutniejszą twarz i zmienię tą twarz w imię Jezusa. Ale niosę, coś muszę wziąć, przynieść i żeby to rozdać. I wtedy jest wspólnota.
Zatem jeśli nikt nie byłeś i nie miałeś tej intencjonalnego działania, żeby coś wziąć, przynieść, żeby rozdać w miejscu zgromadzenia, to było zgromadzenie, ale może coś szwankuje na poziomie wspólnoty. Chcesz doświadczyć wspólnoty, musisz stać się tym dawcą, czyli tym, który intencjonalnie coś ze sobą przyniósł, nie wyniósł. Znaczy my wyniesiemy, bo i tak więcej zawsze bierzemy niż siejemy, ale to się zaczyna od siania. Nie ma siania, zbierania bez siania. Jeśli jest zbieranie bez siania, jest darmo jedzenie. Amen. Bo błogosławieństwo i radość przychodzi większe z zdawania. Więc dlatego wspólnota zaczyna się od miejsca, z czym dzisiaj przyszedłeś, co przyszedłeś dzisiaj rozdać, a nie zabrać. To jak z uwielbienia, dwóch młodych chłopców wraca z uwielbienia i mówi jeden do drugiego, wiesz, ja dzisiaj podczas tego uwielbienia to nic nie wziąłem. A ten drugi mówi, tak, ja nie wiedziałem, że my ciebie umieliśmy uwielbiać. My nie przychodzimy coś brać z uwielbienia. Uwielbienie to jest coś, gdzie my posyłamy, gdzie my dajemy, gdzie my nie myślimy, jak się dzisiaj czujemy. Chwalimy Boga. Aleluja. Aleluja. Wiecie, że można w kościele powiedzieć głośno amen? Aleluja. Wiecie, od razu się lepiej czuję. Wiecie, to jest wzmacnianie. To jest ten przepływ, który jest niesamowity. Zaczynamy czuć. Jak ma na imię ten fantastyczny chłop, co tu dzisiaj prowadził uwielbienie? Jaki on jest pozytywny, nie? Ja zauważyłem jedno tak. Ja mówię, ja takiego gościa go kupuję. Ja go biorę do Wrocławia. Dacie go? A, to super, że go nie dacie. Tylko mam do was jeszcze prośbę. On tak zachęcał, a niektórym to nie udało się zachęcić. Więc teraz posłuchajcie, to nie jest tak, Rysiu, gdzie jesteś, Rysiu, w ogóle cię szukam okiem? A w green roomie. Jak to na zachodzie już, a uwielbieniowcy idą do green room. Ale dobrze, więc powiedzcie Rysiowi tak, a on mnie przyzna rację na pewno, że on tu nas zachęcał, ale czy wy wiecie, że on potrzebuje również zachęty? Potrzebuje odzyskania tego. Nie dlatego, że nie wiem, coś mu się stanie, pewnie będzie następnym razem i następnym razem i będzie to robił, będzie usługiwał jak pastor, jak każdy lider, jak każdy usługujący, będzie to wnosił. Ale ty masz wielką moc posłania serduszka, powiedzenia mu, stary, idę za tym, podążam za tym. Bo wiecie, jak jest w naszym kraju i w kościele okazuje się również też? Jak to jest? To znaczy tak, jeżeli jest coś dobrze, no to standard. To wiadomo. Ale jak coś jest źle, to taki czujesz, że jak nie powiesz, to świat się rozwali. Więc ty musisz przyjść, powiedzieć, jak to było złe i niedobre. Nie? Ale jak jest coś dobrego, to... Jesteś wdzięczny? No tak. A gdzie? No wewnątrz tam, w środku jestem wdzięczny. Więc my nie mamy problemu z wdzięcznością, ale z wyrażaniem już tak. A to jest siła Kościoła. Naprawdę, to nie jest nieduchowe teraz, co mówię. To jest absolutna siła Kościoła. Pamiętam moja teściowa, która... No była niesamowitą kobietą, zawsze mówi do mnie, ja to cię, Adam, bym nawet chwaliła. Ale ja cię nie będę chwalił, bo ty w piórka obrośniesz. A ja mówię, mamusiu, ja jestem orłem Bożym. Ty widziałeś frujającego, szybującego orła bez piórek? Nie wyrywajmy w końcu tych piórek. Naprawdę ich trochę potrzebujemy. Żeby rozpostrzeć skrzydła i szybować w naszym życiu, potrzebujemy, żeby ktoś nam te piórka przyprawiał. Więc wiecie, co to znaczy te proste po grecku? Trwać? Przyprawić pióreczko, przyprawić, lgnąć, być fanem, zachęcić, budować. Super! A jak wyjdziecie, powiecie, charyzma? Mój kościół. Najlepszy kościół na ziemi. Najlepszy na świecie. To jest moje miejsce. Połączenie, jak przymierze. Ja z żoną jestem połączony, jestem w małżeństwie połączony. To jest przymierze, ja z nią jestem. Dlatego zasadzeni to są połączeni, ale nie tylko, jeszcze dwie nogi mam do tego. Druga, zaangażowanie. Czy wiecie, że zaangażowanie jest naturalnym
naturalną reakcją na doświadczenie dobra, miłości, na doświadczenie Boga. Jeśli doświadczasz Boga, nie możesz być niezaangażowany. Nie możesz być, nie możesz nie mieć tej w sobie takiej naturalnej reakcji, że ja chcę być częścią, nie tylko chcę być siedziaczem. Macie podpisane krzesełka, bo nie sprawdziłem tam. No, pożegnaj krzesełko. Naucz się, że jesteśmy, my jesteśmy zaangażowani. Czy znacie taką historię? Pozwólcie, że wam ją też szybciutko przeczytam. Znacie ją na pewno z Łukasza, 10 rozdział, 29 do 37. Jezus mówił, jakie jest najważniejsze przykazanie i że te drugie z nich jest podobne temu pierwszemu. Będziesz Boga kochał całym sercem, całym umysłem, wszystkich sił. A drugie jest podobne i ono brzmi: kochaj bliźniego swego. Halleluja. Amen. I nagle uczony w piśmie mówił: ale kto jest moim bliźnim? I 10 rozdział 29, przeczytamy szybciutko. On zaś, chcąc usprawiedliwić, rzekł Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawili go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan, zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przeszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego, ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je, słuchajcie, oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, to ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? On zaś rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Co za historia. Znamy ją bardzo dobrze, powinniśmy. Ale zwróćcie uwagę, co tu mamy. Mamy człowieka pobitego, poranionego, połamanego. I pojawia się Samarytanin. Samarytanin, który wyciąga dwie rzeczy: oliwę i wino. Obmywa rany winem i oliwą. Ja myślę, że my jesteśmy w Kościele zanurzeni w Biblii w takich proroczych symbolach na tyle mocno, że chyba będzie łatwo to wyjaśnić, że obydwa symbole nie są przypadkowe. Wino reprezentuje przymierze. Wino reprezentuje przymierza, a oliwa reprezentuje Ducha Świętego, namaszczenie. Czyli mówimy tutaj o Samarytaninie, o tym pomocniku, wielkim pomocniku, który pojawia się w życiu połamanego, skrzywdzonego człowieka, który zalewa nawet najpierw winem, tak, uzdrawia rany tego człowieka pobitego, a potem oliwą. Są to absolutne symbole tego, w jaki sposób Chrystus potraktował każdego z nas, kiedy nas spotkał pobitych, poranionych, czy skrzywdzonych, czy załamanych. To jego wino, jego przymierze, a potem jego oliwa sprawiły, że jesteśmy dzisiaj w zdrowiu, że jesteśmy dzisiaj uratowani, że jesteśmy dzisiaj odkupieni. Czy zgodzicie się ze mną? Więc kogo reprezentuje ten bliźni, o którym Jezus mówił? Kogo on reprezentuje? Tak naprawdę w pierwszym miejscu to jest dzisiaj typ Chrystusa, który przyjdzie do każdego człowieka, który jest połamany i zrobi to. Czyli opatrzył mu rany. Ale zauważyliście, co zrobił, jeżeli założymy, że Samarytanin to jest właśnie Chrystus, a pobity to jest ten, który potrzebuje właśnie Chrystusa, to czym jest gospoda? Czym jest gospoda? Kościołem. Jezus wprowadza tego zranionego człowieka do gospody i woła gospodarza tego domu. Ktoś powie: ale kto jest gospodarzem? No nie Pan Bóg jest gospodarzem? No, ten, pamiętacie, Jezus, który dokonał wszystkiego, dopiero święta skończyły się, tak? On wstąpił na niebiosa, zasiadł po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych.
Zatem jego ręce, on jest głową Kościoła, a jego ręce Kościoła są tu. Nie jesteśmy głową, ale on nie jest rękoma. I nie jest ciałem. Więc to my jesteśmy dzisiaj gospodarzami w imieniu Jezusa, którzy mają zatroszczyć się złamanymi. Gospoda to jest Kościół, to jest symbol Kościoła. I taki miał zawsze być. A co jest w gospodzie? W gospodzie są tylko dwa rodzaje ludzi. Gospodarze i połamani. Skrzywdzeni. Ale jest super pomysł. Słuchajcie, nie tylko skrzywdzeni, ponieważ to jest proces uzdrowienia, który cię przeprowadza z tego uzdrowienia i w pewnym momencie stajesz się gospodarzem. Czy byliście kiedyś w jakiejś restauracji, przyszliście sobie, usiedliście przy stoliku i przychodzi kelner, mówi, czym mogę pomóc? A ty mówisz, generalnie przyszedłem tak posiedzieć sobie. Jestem sympatykiem tej restauracji. Sympatyzuję tu z tym, co tu się dzieje. Bo powie ci kelner, super, bardzo mi miło, ale wiesz, tu są ludzie, którzy potrzebują skorzystać z tego miejsca. Skorzystać z tej przestrzeni. Pastorze Adamie, co ty chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć, że w Kościele nie ma sympatyków. Myśmy sobie tak wymyślili, ale prawda jest, albo jesteś tu, bo potrzebujesz, albo jesteś tu, bo potrzebujesz potrzebującym udzielać. Potrzebujemy być gospodarzami. Wymyśliliśmy nowe słowo wolontariusz. Jak pomyślicie, z czym wam się kojarzy wolontariusz? Jakie słowa wam się kojarzą z wolontariuszem? Pomocnik, kto jeszcze? Dawca. Darmowy dawca, tak jest. Udziela kiedy? Kiedy chce, dokładnie. Czyli musi być właściwy moment, żeby mógł to zrobić. I teraz powiem wam tak. Ja w moim domu, jedną z moich zadań jest to, że wyrzucam śmieci. Ale nie tylko. Wczoraj mieliśmy gości. Od rana cały dom sprzątałem, potem poszedłem na zakupy. Tak potrafię. I też gotowałem. Ugotowałem indyka w sosie maślano-koperkowym. I był petarda. Mówiłem. Ale wiecie, to wszystko zrobiłem i nikt mnie w domu nie nazywa wolontariuszem. Ja nadal nie jestem, ja to zrobiłem za darmo. Ja za to nic nie oczekiwałem. Ale ja nie jestem wolontariuszem, bo ja jestem domownikiem. To jest mój dom. Dlatego tu jestem. Wiecie, my przyjmujemy ludzi na scenie zawsze, jak jest przyjęcie kościoła, każdy ma jakąś taką swoje. Przyjmujemy, też mamy takie dyplomy, rozdaję i mówię tak, i oni wtedy stają się członkami kościoła. Czyli oni za chwilę zejdą i usiądą jako członkowie kościoła. I ja do nich mówię tak, od dzisiaj będziecie członkami kościoła. W ogóle, ale to, o co ja się modlę dzisiaj na tej scenie za was, to żebyście przeszli ten proces z bycia członkiem. W ogóle to, generalnie to zła nazwa, prawda? Ale to zostawmy. Z bycia członkiem na bycie gospodarzem tego miejsca. Na bycie gospodarzem tego miejsca. Bo gospodarz. Gospodarz da się zranić dla swojego domu. Tylko jesteśmy w stanie dać się zranić, kiedy jest to nasz dom. Możemy być przez chwilę szczerzy. Ilu z was tu obecnych było w swoim domu rodzinnym w jakiś sposób, czy w obecnym, w którym jest, zraniony? Kiedykolwiek. Widzicie? A ilu was pozostało w tych domach? Widzicie? Tylko w domu zostanie się, kiedy zostaje się zranionym. Ponieważ dom to jest miejsce, że kiedy coś mi się nie podoba, ja nie odchodzę. Tylko kiedy mi się coś nie podoba, ja to zmieniam. Ostatnio mojej żonie się podłoga nie podobała w domu. To ją zmieniłem. To znaczy podłogę. Żeby było jasne. Ona, jej się nie podobało, ja zmieniłem. Ale właśnie na tym polega bycie gospodarzem. Nominalny wierzący nigdy nie rozważa, czy Kościół płaci swoje rachunki. Gospodarz tak. Domownik zawsze tym żyje. Człowiek nie zaangażuje się w coś tylko dlatego, że jest obiecujące. Wiecie, my pastorzy wkręciliśmy się, znaczy nie wiem jak tutaj, ale ja się wkręciłem, w takie myślenie, że jak ja
nabuduje taką obietnicę, że teraz będzie czat, teraz idziemy normalnie w revival i po prostu będzie się działo i pełno młodych ludzi i w ogóle i w szczególe. Jak ja to wszystko pokażę, to wszyscy się zaangażują. Człowiek nie zaangażuje się dlatego, że coś jest obiecujące. Człowiek się zaangażuje tylko dlatego, że coś jest jego. Więc ta transformacja musi nastąpić i zaangażowanie jest istotne. Ponieważ my, nie, jak wiecie, nie mamy swojego budynku, my, żeby nabożeństwo się odbyło, to od godziny 9 już, od wpół do 9 rano, a o 11 mamy nabożeństwo, na sali jest już 150 osób przygotowujących to nabożeństwo. Bo inaczej byśmy nie zdążyli. Wszystko rozkładamy od zera, potem wszystko jeszcze składamy, jeszcze nie mówię o tym czasie, kiedy w ogóle obiad się pojawi. Kiedy to się może stać? Tylko w sytuacji, kiedy ktoś wie, że to jest jego, że to jest jego dom, że to jest jego miejsce na ziemi. I jeszcze powiem wam tak, ja zawsze patrzę, czy w radości służymy Bogu, bo w gorliwości pełnym ducha w radości służmy Bogu, bo inaczej nie ma służby Bogu. Nie może być tak, że ktoś odkurza, nie? Odkurza. Ja zawsze podchodzę i mówię, hej, jak się bawisz? I wiecie, ważne jak zakład powiem, ja się bawię, ja tu zasuwam, nikomu się nie chce, ja muszę znowu zasuwać. No to już nie jest służba Panu, tylko to już jest jakieś miejsce, którego trzeba go ratować. Uratujmy go razem. To nie jest jego miejsce. Ponieważ my mu służymy Bogu z radością. Amen? Jesteście ze mną. Już kończę pewnie, bo już pewnie chcielibyście, żebym zmierzał. To ostatnia rzecz to jest poddanie. Poddanie. Proszę was brać 1 Koryntian 16, 15 do 16, mówi tak, Paweł. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achaii, że poświęcili się w służbie dla świętych. Proszę, abyście się wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. Czyli rodzina Stefana oddali siebie, poświęcili siebie, a pastor mówi, aby się takim ludziom poddać. Słowo Boże mówi, że my żyjemy w poddaniu, a nie w niezależności. I oczywiście poddanie ma wtedy sens, kiedy ktoś swoje życie kładzie. Trochę jak ma, jest, znamy ten fragment, żony, bądźcie uległe swoim mężom jak Panu. Fajny fragment na ślubach można poczytać. Yeah, tak? Tak mówi. Bo i Kościół podlega Chrystusowi. Ale potem mówi, mężowie, miłujcie swoje żony. Jak Chrystus umiłował Kościół. A jak On go umiłował? Umarł za niego. I wiecie, okazuje się, ja nie wiem, dlaczego to tak Paweł to tak ujął, że nas tak koli ten fragment, bo mógł to troszeczkę jednak inaczej ująć, ale myślę, że specjalnie nas koli, dlatego że jeśli mąż prawdziwie kocha swoją żonę, taka żona z radością jest w stanie się mu poddać swoje życie. Problem polega na tym, że my chcemy powiedzieć, że cię pokocham, jak będziesz posłuszna. Ale przecież poddanie jest efektem tego, że jest pewna, że jest poświęcenie. Ja nie znam waszego kościoła. Ja tylko słyszałem o waszym pastorze kiedyś. I ile lat jest ten kościół funkcjonuje? O mamuś. 39, my 29, my jesteśmy mało lat. 39 lat. I od początku jesteś pastorem? Nie, 30 lat. To jak od początku. Całe swoje życie. 30 lat. Ile z was rozumie to, że nie da się grać rzeczy 30 lat? Nie da się zgromadzić tyle osób, tyle tu jest w Krotoszynie. 30 lat prowadząc Kościół, nie będąc poświęconym, nie poddając całej swojej rodziny pod to, dzieci, różne rzeczy. Dzieci są tutaj? W Warszawie. Czawy pojechały.
Ale wiecie, że rodzina pastorska to jest naprawdę... Myślę, że tego nie wiecie do końca, ale to jest poświęcenie, które jest nieprawdopodobne. Jeśli ktoś myśli, że to jest takie kazanko w niedzielę i potem luzik, to się głęboko myli. To są lata, to są rzeczy. Ja myślę, że to nie było aż tutaj. To było normalnie 30 lat temu, nie? I człowiek po prostu osiwiał troszeczkę. Ja też młodziutki byłem, 23 lata, jak zaczynałem, jak kościół zaczynałem. I to jest poświęcenie, oddania swojego życia, więc to nie jest przypadkowa osoba. Jeśli nie jest to przypadkowa osoba, tylko poświęcona osoba, można być poddanym. Można być poddanym. Nawet jeśli jesteś starszym w tym kościele, bo wiem, że chyba są starsi, tak? Macie grupę starszych. Starsi, jesteście poświęceni, oddani. Ale jeśli chodzi o relację z waszym pastorem, nigdy, widziałem to w wielu miejscach, pewnie tego tu nie ma, ale nigdy nie stańcie się hamulcowymi. Służcie i służbą otwierajcie Bożą obecność na tym miejscu. Służbą podnoście swój autorytet. Nie wiedzą. Niech wiedzą inni. Ja przychodzę, by służyć. Jesteś w uwielbieniu, zacznij służyć. Nie tylko jak jesteś na scenie. Ja dzisiaj jadąc to nagrywałem do całej swojej grupy. Mamy 5 zespołów uwielbienia i do wszystkich nagrywałem, ponieważ jak gra jeden, nagle nie ma tych pozostałych. A potem oni się wymieniają i nie ma tych, co grali tydzień wcześniej. I sobie myślę, czy wy wiecie, że służba uwielbienia to nie jest set na scenie? Uwielbieniem niesiesz, będąc bardziej nie, poza sceną niż na scenie. Czy nie wiesz, że jako lider uwielbienia jesteś osobą, którą ludzie bardzo widzą poza sceną? Jeżeli ty nas tu do czegoś zachęcasz, jeżeli jest Rysiu, który nas tak fajnie zachęca i on nas zachęca i prowokuje i on nam chce udowodnić, że to będzie dobrze, jak my wejdziemy w to uwielbienie, prawda? No to teraz zawsze będzie pytanie, czy jak Rysiu zejdzie ze sceny i będzie na uwielbieniu, czy będzie tą osobą, która wchodzi w uwielbieniu, kiedy nie jest na scenie. Przepraszam cię, Rysiu, nie do ciebie mam, tylko taki przykładzik mi się naszedł, bo jesteś super. A poza tym z dzieckiem dziś jesteś, to nie słyszysz, to dobrze. Nie. Oj, cześć. Ale rozumiecie, o czym mówię. Trzeba być integralnym. Ten dom musi być bardziej tu niż tu. Tu się dzieją rzeczy. Tutaj, pośród nas. To jest dom. To jest rodzina. Ten koło ciebie siedzący, nawet te 3 krzesła dalej. To jest twój brat, twoja siostra. My nie nazywamy tak, no bo ja swojego brata nie nazywam. Witaj, bracie, przez telefon. Cześć, co brat robi? No, cześć, Piotrek. Jak się masz? Na tym polega, że jesteśmy braćmi, siostrami. Kiedyś mój przyjaciel pojechał, nawracał się i był w jednym kościele, akurat w zielonoświątkowym, tak wyszło. I podchodzi człowiek, mężczyzna do niego i mówi, co u brata słychać? A ten taki przerażony i mówi, skąd pan zna mojego brata? My czasami potrzebujemy wyjść z tych takich naszych kolorowanek, wydmuszek, żebyśmy po prostu byli realni w tym, kim jesteśmy. My jesteśmy konkretnym, Bóg nas zna po imieniu. I my siebie znamy po imieniu. I jesteśmy rodziną. Amen. Duchu Święty, modlę się o Kościół Charyzma. Możemy razem powstać? Modlę się o Kościół Charyzma. Wierzę, że Ty masz wspaniałe rzeczy dla tego.